Odprawa posłów greckich po raz pierwszy została wystawiona ponad 400 lat temu. To tekst o egoizmie, krótkowzroczności i daremnych wyrzutach sumienia. O tym, jak łatwo dajemy się napuścić na siebie nawzajem w imię mało ważnych spraw, a jak trudno przychodzi nam walka o rzeczy istotne. Jasno, aktorzy dają znać i postaci, że mają dosyć Troi tutaj, można by powiedzieć, ale w tym kontekście Troja to my, to nasze państwo, to Polska. W spektaklu mowa jest także o tym, że to, co postrzegamy jako przychodzącą z zewnątrz tragedię, katastrofę czy karę, jest zazwyczaj dziełem naszych własnych rąk. Jak łatwo jest nami manipulować, jak łatwo jest manipulować tłumem, można by tak powiedzieć, i jakie bardzo ja tym tłumem się czuję i czasem nie chcę się czuć tym tłumem, a czasem nie potrafię znaleźć narzędzi na wypowiedź. I tu jest miejsce dla teatru, tu jest miejsce dla sceny. Tak jak wcześniej mówiłem, no, są takie sceny, które sam chętnie bym zagrał i sam chętnie bym powiedział. Kiedy zacząłem się w niego wgryzać na początku pracy, zacząłem go czytać, tłumaczyć sobie, no bo to jest też w pewnym sensie praca już jakby na trochę obcym języku. Zobaczyłem, że wcale nie jest przebrzmiały, że jest w nim zawarta żywa myśl, która nas ciągle obchodzi, być może niestety ciągle obchodzi, bo to znaczy, że nie uporaliśmy się z pewnymi problemami. Czy spektakl dedykowany jest dla wszystkich? Czy skierowany jest on raczej do sprecyzowanej grupy wiekowej? Myślę, że właśnie to jest ten kierunek, za którym młodzież podąży. Jest o tyle ciekawe, że każdy widz będzie mógł po obejrzeniu tego sam sobie w głowie odpowiedzieć, dlaczego doprowadzono do takiej, a nie innej sytuacji. I to jest chyba, uważam, najbardziej wartościowe. Do teatru zawsze warto przyjść. Takim optymizmem powiało i bardzo dobrze. W szczególności na tekst, na sztukę, która wydawałaby się być zupełnie niewspółczesna, niemodna, a okazuje się zaskakująco współczesna. To napięcie w tym tekście i w tym przedstawieniu istnieje i jest gigantyczne i przede wszystkim to napięcie istnieje między aktorami a widzami. To jest jakby podstawa i to jest, mi się wydaje, najciekawsze i to było dla mnie duże zaskoczenie, że ten tekst jest żywy w takim wypowiadaniu go do publiczności i znajdowaniu tych kontekstów. Premiera Posłów Greckich odbędzie się 25 marca na deskach Jeleniogórskiego Teatru. Będzie można ją zobaczyć również w dniach 26, 28, 29, 30 i 31 marca. Już teraz zachęcamy do rezerwacji biletów.